Dobry wieczór wszystkim. Mam nadzieję, że się dzisiaj nie spóźniłem, bo ostatnio po meczu ktoś tam mi zarzucił tak żartobliwie, że było spóźnienie. Natomiast my nigdy nie mamy ustalone dokładnie, na którą godzinę mamy się stawić, bo trener jeszcze po meczu czasami ma obowiązki, żeby porozmawiać z zawodnikami. Coś tam zobaczyć na wideo, także mam nadzieję, że dzisiaj jestem na czas. No i tak chciałem zacząć. I teraz tak. No zacznę od tego remis, tak? Myślę, że przyjechaliśmy tutaj przede wszystkim po to, żeby wygrać. Według statystyk zespołowi GKS-u zawsze tu się źle grało i zawsze tutaj, najczęściej tutaj, przepraszam, przegrywał. Miał bardzo trudne mecze. I mamy takie mieszane uczucia po tym meczu, bo w mojej ocenie pierwsza połowa była bardzo dobra w naszym wykonaniu. Oczywiście też Chrobry miał swoje sytuacje, szczególnie po stałych fragmentach gry. Natomiast wydaje mi się, że graliśmy tak, jak ja bym chciał, tak jak jakbyśmy mieli taką wizję. Długo się utrzymywaliśmy przy piłce, rotowaliśmy na pozycjach, stwarzaliśmy sytuację, było dużo uderzeń z dystansu, było bardzo dużo stałych fragmentów gry właśnie po tych uderzeniach. No wydawało nam się, że ta bramka gdzieś wisi w powietrzu, no i zepchnęliśmy tutaj Chrobrego do defensywy. Nawet posiadanie piłki było no strasznie duże po tej pierwszej połowie, powyżej 60%, no ale to oczywiście tylko statystyki. Wydaje mi się, że no chcielibyśmy tą drogą iść. Ja bym chciał, żeby zespół tak widowiskowo grał, tak grał, po prostu utrzymał się przy piłce, no i w pewnym momencie, żeby tego przeciwnika gdzieś tam zamęczył i zdobył bramkę. No tak się nie stało. Natomiast druga połowa, chaos. Totalnie inaczej weszliśmy w tą drugą połowę. Uważam, że przeciwnik zdecydowanie lepiej. Natomiast no, jak to w futbolu bywa, w momencie, kiedy najgorzej graliśmy, no stworzyliśmy po zmianach bardzo dobrą zmianę, dał Niewiarowski, na którym od razu był rzut karny. No i niestety, no, Żytek, który się nigdy nie mylił, tym razem się pomylił, zawsze strzelał gdzieś pod poprzeczkę, natomiast teraz strzelił najłatwiej dla bramkarza. No i można powiedzieć tak, jeżeli nie strzela się rzutu karnego, no to ciężko też wywieźć 3 punkty. I myślę, że jakbyśmy strzeli tą bramkę, to pewnie mecz by się otworzył bardziej. Chrobry musiałby się jeszcze mocniej otworzyć, my byśmy mogli sobie spokojnie kontrować, czy dochodzić do sytuacji, i tu się jeszcze wiele rzeczy mogło wydarzyć. Natomiast no, tak się nie stało. Także z pierwszej połowy jestem bardzo zadowolony, z drugiej połowy zdecydowanie mniej, z punktu też nie, ale z drugiej strony wiem, że w piłce trzeba być cierpliwym. W tamtym roku zaczęliśmy od 4 zwycięstw, skończyliśmy troszeczkę gorzej, w tym roku zaczęliśmy od 4 remisów. No i tak trochę ironicznie, przez cały rok tamten mieliśmy 4 remisy. Jak to futbol pokazuje. Teraz mamy 4 remisy już na samym wstępie. No, ciężko taki scenariusz sobie wymyślić, ale ja myślę, że trzeba być pozytywnie nastawionym, wierzyć w tych zawodników, wierzyć w ten zespół, dać nam tą pracę, żebyśmy cierpliwie to kontynuowali, może jeszcze jakieś transfery zrobić, bo jeszcze jest na to oczywiście czas. To wszystko. No, dziękuję przeciwnikom, dziękuję kibicom, bo też myślę, że pomimo 0-0 obejrzeli całkiem widowiskowy mecz. No i na koniec tak, bo często mówię też o sędziowaniu, no chciałbym dzisiaj powiedzieć, że w mojej ocenie sędziowanie było wzorowe. Życzyłbym sobie takiego sędziowania w tej lidze. Sędziowie byli bardzo spokojni, panowali na boisku, nie podejmowali jakichś chaotycznych decyzji. No i najczęściej zawsze to tak trochę ganię tych sędziów, ale dzisiaj muszę ich bardzo pochwalić, pomimo że jest remis, tak? Bo to nie to, że wygraliśmy, ja ich chwalę. Ale muszę ich bardzo pochwalić, bo bardzo mi się podobała postawa panów w tym dzisiejszym meczu i nie reagowali na wiele rzeczy, też pozwalali grać. No, było tak, jak powinno być. Także tutaj uznanie i oby tak dalej. Jeżeli są pytania, to jestem do dyspozycji. Artur Dębowiek, Telewizja Marten. Dużo pan powiedział, właściwie nie ma co pytać. No właśnie. Pytam tego karnego mimo wszystko. Są karne źle i dobrze uderzone, czy karne takie, które bramkarz po prostu jakimś instynktem broni? Jak pan tego karnego opisze? Czy wie pan co, to jest zawodnik, który się jeszcze nie pomylił chyba, tak z tego co ja pamiętam, przynajmniej za mojej kadencji, bardzo dobrze te karne strzela, ale strzelił bardzo źle, no strzelił najłatwiej dla bramkarza, tak. Jeszcze analizowaliśmy oczywiście bramkarza, jak karne broni, no zawsze wybiera, wiemy, że jeden róg tutaj właśnie idzie w ciemno i no trzeba było po prostu wyżej strzelić i zawodnik to wiedział, natomiast no wiedzieć, a zrobić to jest co innego, no szkoda, ale ja znowu nie będę ganił zawodnika, bo nie tacy zawodnicy na świecie, nie takie piłkarskie gwiazdy i o lepszych nazwiskach się mylili, no to jest po prostu też gra nerwów i wasz bramkarz się super zachował, także gratulacje dla niego. Dobry wieczór. Z jednej strony szanujemy bardzo ten punkt, z drugiej strony
pomijając oczywiście rzut karny, który Tychy miały i oczywiście go nie wykorzystały. Myślę, że cieszę się z postawy zespołu, który do 94 bodajże minuty meczu dążył do tego, żeby wygrać. I myślę, że to jest dobry prognostyk przed przyszłymi meczami, że jeżeli staniemy się zespołem, który będzie umiał finalizować sytuację na boisku, to i będziemy wygrywać mecze. No, tak jak powiedziałem, szanujemy ten punkt oczywiście, bo to jest ważny punkt z dobrym rywalem, który też miał swoje sytuacje, ale mam wrażenie, że te nasze sytuacje były naprawdę całkiem przyzwoite do strzelenia gola. Szkoda, ale to jest niestety tak, jak zawsze to powtarzam, łatwiej się broni niż atakuje. Cieszę się, że zaczynamy poprawiać tą grę w ofensywie. Być może jeszcze liczby bezpośrednio o tym nie świadczą, aczkolwiek sama ilość sytuacji powoli z meczu na mecz jest coraz lepsza. Myślę, że gra jest coraz lepsza. Jedyne, czego musimy się wystrzegać, no to 3 rzuty karne w 4 meczach to troszeczkę za dużo, więc na pewno będziemy nad tym pracowali. No i cóż, tak jak powiedziałem, no z szacunkiem do jednego punktu patrzymy w przyszłość. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do trenera? Ja spytam do karnego. Nasz zawodnik bardziej kontrolował lot piłki niż to, co się dzieje z rywalem? Jak pan to ocenia? To jest piłka za plecy. To jest piłka za plecy, której ciężko kontrolować piłkę. Być może nie sądzę, żeby tam była jakaś intencja zawodnika, żeby kopnąć w nogi przeciwnika. Myślę, że znowuż nieszczęśliwy traf. Troszeczkę zgrały się dwie sytuacje takie negatywne. Zostawienie nogi i być może kontakt. Ciężko mi powiedzieć, bo nie widziałem tej sytuacji na żywo. No skoro pan sędzia podjął taką decyzję i warto podtrzymał, to prawdopodobnie ten faul był tutaj. Więc mówię, to jest ciężka sytuacja, w której jednocześnie trzeba kontrolować piłkę, a za chwilę i przeciwnika, który do niej zmierza. Trener Banasik bardzo chwalił pracę sędziów. Cóż mogę powiedzieć? Pan dostał tą kartkę? Nie, nie ja. Nie ja? No, tak wydawało się właśnie, że dostał nie. Asystent. Moje relacje z panami sędziami są naprawdę na wysokim poziomie, więc rzadkość. W takim razie, czyli... Nie, nie dostałem ja, ale nie podpowiem. Zostawię to jako zagadkę. Te zmiany miały być ofensywne, ale niewiele wniosły. Znaczy, tam były jakieś 2 czy 3 próby podejścia do wyższego pressingu, ale chyba nie udało się. Znaczy, raz udało się odzyskać piłkę, ale chyba nie przychodziło się do jakiejś sytuacji. Powiem inaczej, no pierwsze 15-20 minut naprawdę wysoko broniliśmy i były dosyć niedokładne w tym rozgrywaniu. Ciężko dzisiaj jest przechwycić piłkę, gdzie przy pressingu wysokim jednak drużyny dzisiaj szukają rozwiązania dłuższym podaniem. Myślę, że kilka przechwytów, 2-3 naprawdę takie na boisku były, 3-4 auty z tego były. No nie zawsze wszystko się toczy tak, jakbyśmy chcieli. Ale jestem zadowolony, że przez pierwsze 20 minut drugiej połowy chyba tak naprawdę bardzo mocno zatrzymaliśmy Tychę na swojej połowie i to też jakby ważne, to pokazuje, że to co gdzieś pracowaliśmy nad tym w tamtym sezonie i dzisiaj powolutku przynosi efekt, bo no nie szukujmy się, Tychy to też nie jest byle jakiś zespół, to jest zespół, który ma swoje ambicje, aspiracje na pewno, a my naprawdę w wielu momentach, że tak powiem, trzymaliśmy ich bardzo daleko na dystans od naszej bramki, także ja patrzę z perspektywy przede wszystkim naszego zespołu, jak się rozwijamy i idziemy do przodu. Oczywiście dzisiaj wszyscy by chcieli mieć 6-8 punktów, bo wydaje mi się, że to co ostatnio rozmawialiśmy, po pierwszej połowie z Termaliką lekki niedosyt, druga katastrofa rzeczywiście, no ale mecz na Płocku też pokazał nasz potencjał, jakby, że jako zespół naprawdę zmierzamy do przodu. Wiem, że wszyscy chcą mieć wartość punktową z tej przyzwoitej gry, ale no, na to mam nadzieję, że musimy poczekać, bo nikt nie wie co będzie jutro. Ale ja tylko w ten sposób widzę możliwość rozwoju tego zespołu, który stwarza co mecz po 3-4-5 klarownych sytuacji. Broni do tego oczywiście dobrze, a jeszcze jeżeli da się, to gra w wysokim obronie. Ale dzisiaj było też trochę tak, że zawodnicy bardziej nie chcieli tego meczu przegrać, żeby się nie przychodził w jakąś taką serię, czy bardziej jednak starali się ten mecz wygrać? No, tak dało się zauważyć z trybun, że nie chcemy przegrać tego meczu? No chyba tak, chyba jednak pilnowali się na tyle mocno tych tyłów, żeby... No ja mam trochę inne odczucia, no jeżeli wpuszczamy Dawida Hanca, który mimo wszystko co mecz daje ostatni mecz o asystę i tutaj też takie kluczowe rozwiązanie, to nie jest też tak, że co mecz się wpuści po 3-4 zawodników i nagle ta husaria ruszy do przodu. No z mojej perspektywy i Bartek Biel wniósł ożywienie i też miał swoją sytuację przy lepszym dograniu. Myślę, że zabrakło nam dzisiaj tego ostatniego, tak naprawdę ostatniego podania. Stałe fragmenty gry, 2-3 Buga w pierwszej połowie, uderzenie z Woleja, jeśli się nie mylę, w pierwszej połowie, w drugiej połowie bardzo podobnie. Przemek Szarek w sytuacji, której można, oczywiście to są trudne sytuacje, gdzie piłka jest w powietrzu, jest dużo chaosu w polu karnym, dużo, że tak powiem, zawodników i jednej i drugiej drużyny i znaleźć szczelinę do tego wszystkiego, aczkolwiek ja mam wrażenie i powiedziałem to chłopakom w szatni, że dzisiaj do ostatniej minuty chcieliśmy wygrać mecz, a to, że chcieliśmy, a Tychy robiły swoją robotę też na boisku, to jest zupełnie inna sytuacja. Elmax.
oficjalny sponsor GKS Tychy.